Agustina Gurrola w żałobie. Jestem w szoku. Informacja uderzyła do mediów, aż ciężko w to uwierzyć. Był tak młody. Śmierć tak młodego człowieka zaskoczyła i jednocześnie głęboko zasmuciła fanów tancerza z całej Polski. Nikt nie mógł spodziewać się tak nagłych i przykrych wieści. Agustina Gurrola jeszcze niedawno z nim rozmawiał. Teraz postanowił przytoczyć ich ostatnią rozmowę, która sprawia, że łzy same cisną się do oczu. Nagła śmierć wywołała rozpacz. 30 października cały kraj obiegła niespodziewana wiadomość o śmierci Cezarego Olszewskiego, którego widzowie mogą kojarzyć z Tańca z Gwiazdami. Popularny tancerz został znaleziony martwy na terenie jednego z hoteli w Ostrołęce. Okoliczności jego zgonu pozostają na ten moment zagadką, jednak śledczy i prokuratura robią wszystko, by jak najszybciej odkryć, co stało się na miejscu. Śmierć Cezarego Olszewskiego to przykre zaskoczenie nie tylko dla fanów jego tanecznych umiejętności, ale również całej społeczności tancerzy i choreografów w Polsce. 42 latek był w całości oddany temu zawodowi, mogliśmy zobaczyć go nie tylko na ekranach w programie Taniec z Gwiazdami, ale również na licznych zawodach. Był wielokrotnym mistrzem Polski, a również Światowej Federacji Tańca Sportowego. Agustina Gurrola, który znał tancerza również prywatnie, właśnie postanowił skomentować doniesienia o jego nagłym odejściu. Agustina Gurrola skomentował śmierć Cezarego Olszewskiego. Agustina Gurrola jest jednym z najbardziej znanych w Polsce tancerzem i choreografem, który jest założycielem popularnego studia tańca Gurrola Dance Studio. Okazuje się, że nieraz pracował z Cezarym Olszewskim, ale znał go również od tej prywatnej strony. Jego śmierć jest dla Gurroli olbrzymim zaskoczeniem, o czym właśnie opowiedział w rozmowie z Plotkiem. Jestem w szoku. Cezary był niezwykle pozytywnym, ambitnym, fajnym i utalentowanym chłopakiem. Kochał taniec i uczyć ludzi. Pracowałem z nim wiele, wiele lat. Był też instruktorem w Gurrola Dance Studio. Nie mogę się teraz pozbierać i się z tym pogodzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był bardzo młody, bo dopiero miał 42 lata, wyznał choreograf. Ostatnia rozmowa Agustina Gurroli i Cezarego Olszewskiego. Cezary Olszewski wziął udział w łącznie 5 edycjach programu Taniec z Gwiazdami. W 2008 roku udało mu się zwyciężyć z partnerującą mu aktorką Magdaleną Walach. Podczas kolejnych sezonów show nie poszło mu równie dobrze, jednak utalentowany i przystojny tancerz szybko stał się jednym z ulubieńców publiczności. W 2010 nagle zniknął z programu, a także przestrzeni show biznesu. W tym czasie Agustina Gurrola utrzymywał z nim regularny kontakt w pracy. Choreograf właśnie wyznał, jak wyglądała ich ostatnia rozmowa. Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, zapraszał mnie do siebie, bo chciał mi bardzo pokazać swój nowy świat. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu. To go zbudowało i dało mu taką siłę, poczucie wartości. Myślę, że z 8 lat temu jak wyjechał, to zajął się biznesem ze swoją żoną. Mówił mi podczas naszej ostatniej rozmowy, że tęskni za tańcem i lekcjami, opowiedział w wywiadzie z Plotkiem. Okazuje się, że tancerz miał do Gurroli jedną prośbę. Prosił mnie,
że jak będę miał jakiś ciekawy projekt, to bym dzwonił, bo chciał jeszcze zrobić coś ciekawego związanego z tańcem. Czuję ogromny żal, że to